right all along. It's not just Russia out there. It's the whole world. Na czym to ja skończyłem? Szlak by trafił. Wiedziałem, że tu się szykuje jakiś łomot, że to będzie nieprzyjemne. Wiem, że już się bałem tak na maksa, że musiałem wyłączyć ostatnie. No ładnie. Dopompujmy to. Dopompujmy światełko. Nie wiem, gdzie ja byłem, gdzie ja nie byłem, czy ja mam stąd wychodzić. Zdobyłem mapy. Centrum Łączności funkcjonowało jeszcze przez kilka lat po wojnie, więc może znajdziemy w nich to, czego nam potrzeba. Musimy wrócić do bazy i dokładnie się z nimi zapoznać. To nasza jedyna szansa na znalezienie jakiegoś nieskażonego obszaru. Jeden strzał, jeden... O! Jeden strzał, jeden kill. Mam za mało tych pocisków, żeby sobie... Ja pierdziele, po co mi to było? To ja nie... się nie nadaje do takich, wiecie, gier. Uciekłem już z tego? Jezus Maria! Weź wajchę ciągnij. Ciągaj wajchę. O tak. It's amazing the lift still works with all the cracks in the bunker.
Mother told me they had to repair many times, and other things too. Keprakme. Thank you, Artyom. This is for you. Father gave it to me when I was little. Damir says there's a little girl on your train. Give it to her. Ale ładna dziewczyna, nawet z tą blizną, nie? You people are lucky. Most of the Munaibale are raiding all their best troops. If they were all here, you'd be dead already. But now, we have a chance to change things. Munaibale translates to something like oil rich people. Faktycznie ma głos bardzo starej kobity. Listen to me. I'll tell you where to go now. When outside, go right. The road there used to lead to the sea. To port. Anna should be around there. Contact her. She probably found something interesting. I'll stay and try to find out more about these oil drillers. We'll contact the base as soon as I get any useful information. Tell me, how did this Baron come to power here? My people chose their fate themselves. What? Become slaves of their own will? Well, see ya, Artyom. Good luck. They told them they protect in exchange for their work, and they agreed. Goodbye, Artyom. No to ładnie. Teraz tak, no chyba przydałoby się wrócić do... Przydałoby się wrócić do pociągu, doprodukować ammo, ale może nie, nie ma takiej potrzeby. Tu jest dużo znaczników, gdzieś tam znalazłem na tej mapie, jest dużo obszarów do eksplorowania. Ale tu muszę wam... jakby to jest zupełnie inny rodzaj eksploracji, o ile w Falloutie to na przykład... Szansa na eksplorowanie, to za każdym razem z wielką radością witałem ją. Teraz się za każdym razem dygam. I heard a radio check to the boss of that train, Jack. And I don't even know about the thing. But now, that boss is an honest to goodness cargo. And he's not gonna go right here, oh no. He's been sent here on a mission by the Supreme Command. He was rather vague on the specifics. Though he says his mission is secret. And if you think this is all there is, you are gravely mistaken. Can you imagine where this colonel is hailing from? Dobra, tu jest kilka miejsc, które warto by było zbadać. Jedno jest przed nami, jedno jest nad nami. Trochę jest późno. W związku z tym, że jest trochę późno, to się martwię o mutanty, ale... Pierdziele, co to za Dracula? Ty tak do mnie? What the fuck? Holy... Czy nie będę do niego strzelał, nie wiadomo ile pocisku. Ale wygląda jak Dracula. Co ja mam z nim zrobić? Przecież...
No miejsce, które chcę przeszukać jest... Tuż, tuż. Może się światło przestraszy, nie? Zapomniałem, że tu nie można wejść tam, gdzie się chce. To jest chyba jego gniazdo, ale to to... Żartowałem. Nic tu nie ma, kurde. To make you offer, so listen. So here we meet again. Did you forget how you knocked me out back then? I sure remember. My head still hurts, you see. I also remember that you didn't kill me when you could, so here you go. 8 bullets in the cylinder, you see. Cost me 2 tons of water, so be gentle with it. But that was just foreplay. Time for business. I figure you'd want to know why I rushed you then. Do you know our Baron? Well, I basically had him on a plate already, you see? I spent 5 years sucking up to him and roughing up the damn locals for him. I even got his custom van for that service. Ah, don't sweat it. You can keep it. I have more than one car. So, to cut to the chase, I almost loosed that crazy witch on his ass. She was supposed to whack him, and I had all the preparations in place. Rast, vach, tiri, tamki, you see? And that's the moment you guys choose to arrive at, train and all. The Baron, with his paranoia, immediately decides that you are a new gang from the West, out to get him specifically. And all my planning goes to the shitter. Lock all the doors, triple the guards, the whole shebang. That girl lost any chance of getting close enough to him. But now I think this might even be for the better. Besides, you've just helped that girl out of the lighthouse, so now Baron thinks you people are signing the locals up to finish attacking him. In any case, I'll be frank. Neither you nor I are interested in Baron staying alive, so I say, whack him for good. You seem to be up to the task. I can still feel the thrashing you gave me. Consider the gun and the car an advance payment. If you do take Baron out, I'll make sure none of the boys take chasing you too seriously. Then we'll be even. If you fuck up, no skin off my back either. I'll just save the Baron from the evil gang out to get him, and he'll crown me by his own hand. So, think about it. You still have time. Interesująca oferta nam się pojawiła. O, proszę. Coś tu będzie. Ale miałem ten bęben już wcześniej, nie? Więc ta jego nagroda, tak powiedziałbym, nie warta zbyt wiele.
No ciekawe, a gdybym się tu nie przespał, to jakby się to potoczyło? Tak czy inaczej, ja bym sobie pojechał teraz prosto na południe i tam bym sobie zgarnął ten znak zapytania, a potem pojechałbym do pociągu. Tak mi się zdaje, że to dobry plan będzie. Idę. Też fajne, bo w zasadzie mógłbym zacząć do nich strzelać i to... Załatwiłoby sprawę. Gameplay z Metra jest na kanale Rockplay. Za każdym razem, jak jest taki dialog i Artyom nic nie mówi, to mnie po prostu krew zalewa. What the f... Kurde, to hamuje samochód. Trzeba uważać. Duży jest ten obszar. Po tej pierwszej mapie nie spodziewałem się. Hej, młodak. Wsiadasz? Kurde, chce mi coś pokazać. Look at my lair here. Didn't have such luxury back in Moscow. Still, this place is too hot. I feel I'm coming down soon, like Stepan. In any case, here's what I learned. See that crane at the dock? There is someone in the cabin. Can't see him that well, but I think he noticed me as soon as I arrived. That seems like a great spot to keep tabs on our base, so you should check it out. Look at that cracked ship now. The largest one, closest to the water. See? Well, it's not cracked, but rather carefully dismantled. I saw trucks carrying cages arrive at that boat. Looks like this is where the bandits keep their prisoners. There's that building over there, past the port. Looks like an air control tower, but I'm not sure. In any case, there should be a lot of equipment there. Something might come in handy. Oh, I see you got the maps. You and Amir did a great job there. I'll keep watching the rigs, and you can choose your next goal. Damn, I wish I could wash off all this sand already. I hope we get out of this desert soon. If you're going to the port, there's a convenient zip line on the roof. Anka, ostatnio mieliśmy mało prywatności w tym pociągu, wiesz o czym mówię, nie? Artyom, I'm trying to observe here, and you're in the way. Bo potem będziemy znowu jechali pociągiem i przez tyle dni... A zobacz, jak tu jest przytulnie. Be careful out there, alright? Anka. Ech. To wszystko przez to, że ten Artyom jest upośledzony i nie potrafi mówić. Jakiekolwiek relacje, no szlak trafia. No dobrze.
Dobrze, dobrze. No to tam niedaleko jest w zasadzie. Boję się tam podjeżdżać pod tym samochodem, że mnie zauważą i zaczną strzelać. Ale na razie plan jest prosty. Dojechać do pociągu, uzupełnić amunicję. Ja to w ogóle bym tu zajrzał, bo coś mi się wydaje, że w tym domku coś musi być, nie? Co mnie w stopę gryziesz? Kurde, myślałem, że jakaś piwnica i z jednej strony pomyślałem sobie, nie, niedobrze, nie chcę tam wchodzić, ale z drugiej może coś znajdę. Choć wydłużoną lufę mam. A ja nareszcie. Ej, tu chyba był jakiś warsztat. Nie, jednak nie. No dobrze. W ogóle Anka zaczęła rozmowę, że ten, że bym ją podrzucił, nie? Somebody wiped off most of the ruins. Judging by the sign, it's that plane guy. I did call them out on it, but they kept denying everything. The thing is, some boys saw them driving a car or people at the post head. Здравствуйте, товарищ. Total loose canids. Oh. So you must stay alert. Здравствуйте. As you are, everyone. The Baron has spoken. No, jakiegoś Apexa się piszesz wieczorkiem? No, co ty tutaj grasz? No to o 21 będę, teraz to metro jeszcze. Da, opa, dobra, da. Dobrze, do pociągu w prawo. A miałem ten, myślałem, że faktycznie ktoś do mnie mówi. Szkoda, że nie można uzupełnić jakichś zapasów w tym pociągu. W tym sensie, że... Artyom, here! Come on! Come on, inside! If... Artyom, I have the mirror on the line here. So take a seat, I'll be with you soon. Made of sand, no less. But damn the sand in there. Alright, Miller, over and out. You got them? Great job, Artyom! Great news! Artyom got the maps! Well done, Artyom! That is such a relief. Idiot, get started with these. I'll join you later. Here, there's a lot of data. The sooner we analyze it, the better. We have the maps. Now we have to find a way out of this place. And that's the hard part. We need water for the Aurora and the crew. People are going down with dehydration already. It's only getting worse. We also need fuel. The local bandits have it all. I had already contacted their so-called Baron, but his terms proved to be unacceptable. He only told us where they get the water, but naturally, the well is guarded. The mirror reconned the place and says we could infiltrate it stealthily. So, Artyom, when you're ready, go rendezvous with the mirror. Your goal is to bring water to the Aurora. Failure is not an option. Good luck, Artyom. We are all counting on you. Crest, how's the weather? The storm seems to be over. I'll go back to the post. Perfect. No dobrze, dobrze. Czyli tak daleko jest następny punkt, ale tu jest cała masa rzeczy do sprawdzenia. Może to ma znaczenie, może warto by byłoby tą wodę najpierw odzyskać, nie?
The workbench is at your service. Don't forget to clean your guns regularly. With all the sand around. O, coś mi dorzucił też. What can I say? We clearly didn't come here in vain. To tłumik jest jednak istotny w tej broni. Sure seems so. The radiation levels are plotted in color. Bulldog, a to jest. They even have the radiation level dynamics here. When is it from? A bit old. Well, let's hope the situation didn't deteriorate since then. Which maps have we got? Central Asia, Western Siberia, the Urals, the European part of the country. No dobra. Aha, I see. Teraz zobaczmy tego bulldoga. I see two options here. Either the Far East was out of the satellite center area. Bo to jest też shotgun chyba, nie? Or somebody snatched all the maps of the East before us. Jakimi dawnymi pociskami strzela? Where should we look, Colonel, sir? I'd forget about the large cities. They were priority. Czy to jest raczej... Still, going for the deepest end of nowhere. Aha, to jest raczej karabin, nie? Mamy jeszcze Gatlinga. This place seems clean. Ah, no wonder. Kałach. What if we go north? Ten, ale ten Ashot, kurde, też się przydaje, bo to jest super sprawa jest. Dobra, zobaczmy, co tu możemy jeszcze dorobić. Automatyczny system pneumatyczny. Sam dopompowuje zbiornik. Elegancko. Check this railroad out. It's most probably the one we're going to use to get out of here. Yes, it does look like the only way out for us now. And that is why we should study it in as much detail as we can. Under the weather. Not my best day ever. Artyom, thanks for coming by to see the guys. I'm totally powerless here and it hurts. Stepan could never handle hot weather, but here without water... He never even said a word until he collapsed. Alyosha's down too. They just need some water and I can't help them at all. Sure, everybody has it tough now, but just looking at them is painful. Try to think of something, will you, Artyom? Please. Szlak. No tak, wyczyszczę, wyczyszczę broń. Kurde, tam są te zadania poboczne, no ale teraz chyba priorytetem będzie woda jednak. To jest wyczyszczone, to można doczyścić. Też można doczyścić. Raz. Zobaczmy tak, jeszcze naboje. Muszę zobaczyć, co jakiej amunicji używa. Kurde, to strasznie jest wymagające, no ale warto zrobić przynajmniej trochę. Myślę, że częściej też się muszę nożem posługiwać. A to, to dobra, to jest 45 pocisków. No kto wizyjny. Sobie pomysł. Jest za duży, za dużo, ja potrzebuję czegoś, co będzie po cichu strzelało. Albo potrzebuję shotguna w zasadzie. Chyba jednak shotguna wezmę. Bo to na jakieś bestie większe, jak się będą skradać. Bo Gatlinga, no to... To są jednak największe obrażenia, nie? Wezmę shotguna. Uncle Artyom, is this for me? Wow, thank you! Look, Grandpa Yermak, I have my own canteen now. Well, now we'll have to ask for some water. Then you'll have your own untouchable reserve. Wow, thank you!
Mom, Edgar Artyom just gave me a canteen. Szkoda, że bez wody, nie? To wygląda nieźle. Zobaczymy, jak to będzie strzelało. Tu najwięcej amunicji do tej broni można znaleźć. Mam takie poczucie, że no, woda by się bardzo przydała, ale chyba obsłużymy te trzy punkty, które są w tym miejscu. To pojadę teraz prosto i tam na skrzyżowaniu się spróbuję. Kurde, trzeba by na piechotę iść. Jest takie, mam takie poczucie, że w zasadzie w każdym miejscu można zginąć. Że pójdziesz tam i się nagle ammo skończy i jesteś udupiony. Ja jednak lubię zdobywać coraz więcej surowców i mieć tą nadwyżkę. Po to eksploruję. To nie jest ten. Idziemy dalej. Na piechotę to chyba w ogóle nie ma co łazić tędy, nie? Zauważyli. Tu sobie wjadę. Już nie wiem, gdzie samochód można zostawić. Krzywa, nie ma lusterek, nie można się obrócić. Chyba kawałek mogę podjechać. Pytanie, czy to jest... To jest na podwyższeniu. I czy tu z dołu się tam dostanę w ogóle? Kurde, zapomniałem dorobić amunicji do tego chociażby. No ale mamy 35. Zobaczymy, nie? Kurde, myślałem, że go cichaczem załatwię. Nie wiadomo, który jest martwy. Który jest martwy, który jest żywy. Okej, okay, pod pokład.
Muszę jakieś... O kuźwa, pieprzony królik, on tak hałasuje, jakby tu jakiś... Dobra, za wysoki jestem. To są rozczarowanie, w takich miejscach nie ma rzeczy. Zupełnie nic nie ma. Okej, sprawdźmy. O Jezus! Siedzieć w piachu, kuźwa, nie ruszać dupy stamtąd. Ale tu gorąco widać, jak faluje powietrze. Cholera, tam jest, na bank jest przejście, nie? No ale skoro już zdecydowałem się iść dołem, no to... Tylko nie włącz. No może kawałek się przejdę tutaj. O! Odejdź! O Jezus Maria! Wyłażą z piachu tuż przy człowieku i... Trzeba nastrzelać. Do zachodu, co? Z nimi. Powiem wam szczerze, że strzelanie z przybliżenia... To jest... Shotgun ciągle najmocniejsza rzecz, nie? Widzę, że wąż mnie tak samo nie lubi, jak ja jego. Dobra, mamy to miejsce, ale... Nic tu chyba nie tam, oprócz tej jednej rzeczy, to... Chyba nic tu do zgarnięcia nie będzie. Jednak... Było warto, czyli że... Nowa kolba. Ale chyba do żadnej z tych broni. To ma bardzo niskie obrażenia, teraz widzę to. To też w zasadzie w porównaniu do shotguna. Pewnie się tak to opłacało, co? Chyba więcej zużyłem pocisków niż...
Spróbuję tędy. Trochę było tych rzeczy tutaj. Serio? Tu nie można przejść? A w tę stronę już można. Dobra. Fantastico. Dobra, tam się nie chce z nimi zadawać. A to też nie wygląda fajnie. Trzeba by to obejść jakoś. A ten most sprawdzimy teraz. Wystarczy, Bartek, dziękuję ci za. Stado pieprzonych mutantów. Pierniczy, nie będę tedy szedł. O Jezus! O kuźwa mać. Czy ja mam jakieś granaty? Ten był jakiś gruby, ale też nie dostarczył mi żadnego lutu. Słyszycie te uderzenia młotkiem? Ja też mam wrażenie, jakby ktoś kotlety robił. A, wy mówicie o czymś na czacie. No, nie ogarnąłem. Nie ogarnąłem. O Jezus Maria, what the fuck? To jest masakra, ci goście. Za każdym razem mi tak serce... Oho! Królik, odejdź. On tupie jak jakiś pieprzony ten mamut. Chyba tu byłem, a może nie byłem. Krzanić to. Muszę znaleźć jakiś warsztat. Muszę znaleźć jakiś warsztat i wymienić. Panie. Nie mam snajperki oczywiście, nie wiem. Oni tak do mnie mówią, nie ładnie?
Dobra, gościu jest gdzieś na górze. Zakładam, że... Kurde, jakieś nowe uchwyty. Sam nie wiem, jakich broni używać. No bo kurde, no teraz by się przydała snajperka, nie? No ale snajperka ma też strasznie duże... Wymaga precyzji, nie? No ci przeciwnicy się tak ruszają. Tu jest i warsztat. Proszę. Dobra. Sprawdzę sobie ten warsztat.